Sponsorem programu jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska, spółka z o.o. Security Transport Division Żary. Słyszycie Państwo? Oto jarmark bożonarodzeniowy Anno Domini 2017. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, jak wyglądały dawniej Żary w okresie świąt. Jak miasto było przystrajane, jak wyglądały domy, no ale także jak ludzie przygotowywali się do świąt niegdyś. No i stoimy przy ulicy Osadników Wojskowych, czyli dawnej Niederstrasse, i tutaj na rogu miał swój sklep Paul Rochowski. I można znaleźć ogłoszenia z okresu właśnie przed Bożym Narodzeniem, gdzie tenże handlarz, handlowiec powiedzmy, ogłasza się, cóż on tam sprzedawał. Mianowicie oferuje likiery, oferuje wina i inne mocniejsze trunki właśnie specjalnie na święta. Ale w reklamie prasowej jest ciekawostka, mianowicie chwali się Paul Rochowski, że u niego można kupić alkohole firmy Kantorowicz, a jest to zasłużona poznańska firma, powstała już w 1823 i w tymże roku, kiedy powstała w Poznaniu, no to otrzymała także już wtedy wyróżnienie od czasopisma Isis Polska. To było takie czasopismo o wynalazkach, o nowościach, o różnego rodzaju nowinkach. Tak, i wódka wyborowa zyskała w oczach redaktorów uznanie jako najlepsza polska wódka. No i tego rodzaju mocne alkohole na święta można było kupić właśnie tutaj przy Niederstrasse do czasu, aż Paul Rochowski się stąd wyprowadził, a kamienicę przeznaczył na swoją aptekę dr Otto Lang. W dawnym Zorau okres świąt Bożego Narodzenia, czy właściwie dni poprzedzające, to czas, kiedy można było się wzbogacić, ale wzbogacić nie tylko duchowo, ale również finansowo. I chodzi tutaj o żarskich przedsiębiorców, którzy oferowali na przykład, no tutaj na wschodniej Pierzei, Rauert und Pitius, nasz potentat na rynku wydawniczym, oferował kartki świąteczne. No, tradycja wysyłania kartek świątecznych była długa, dzisiaj niestety już wymiera. Tak więc, no właśnie, a propos kartek pocztowych, no to proszę zobaczyć, kartka z 1901 roku i przedstawia widok, o, jakże znajomy. Widzimy bardzo, bardzo podobne domki targowe, bo przed świętami również właśnie się takie stragany tutaj rozstawiały i można było zrobić specjalne świąteczne zakupy. Tak, ale widać śnieg, no bo okazuje się, że tak w XIX czy w XX wieku jednak święta były zawsze białe. Patrząc na prognozy pogody z lat 20. czy 30., no to temperatura na Boże Narodzenie to jakieś no, minus 1, minus 5 stopni, no i śnieg. Także na to czekali i o tym właśnie śniegu dużo pisano w przedwojennych żarskich gazetach. Ten właśnie śnieg był symbolem świąt. Miasta jakoś szczególnie nie przybierano, bo było ono przystrojone bielą śniegu. No dzisiaj akurat mamy śnieg, zobaczymy, czy wytrzyma do Bożego Narodzenia, bo ostatnimi laty jednak na Boże Narodzenie śnieg był rzadkością. W latach 20. XX wieku upowszechniły się iluminacje, także witryny sklepów znajdujących się w rynku były bogato oświetlone. Także rodzina tutaj Zytnerów, która miała na północno-wschodniej Pierzei rynku swój sklep, to oczywiście ogłaszała się w ten sposób, że oto ma specjalny targ świąteczny z okazji Bożego Narodzenia. Tak, no ale kolejna żydowska rodzina Zeidenberg miała
swój sklep w nieistniejącej dzisiaj dobudówce do południowej strony rynku. Także na ogłoszeniu z 1928 roku na reklamie widać, że z okazji Bożego Narodzenia dom ten oferuje specjalne ceny na odzież. No, jest tam mowa o kurtkach i określonych jako jope i takie kurtki można kupić, jak również inne elementy męskiej odzieży. Tak więc no, niemieccy mieszkańcy z Orał przede wszystkim na święta mogli liczyć na zakup odzieży po okazyjnych cenach, no i ze zdecydowanie większym wyborem mieli do czynienia. Tak, ale co jeszcze sobie kupowali na prezent? No, bardzo mocno reklamują się tutaj także sprzedawcy cygar, także no, są też takie cygary, reklamy wyrobów tytoniowych, które dzisiaj by nie przeszły. No, to mamy tutaj przy choince świątecznej rodzinę jakichś psowatych albo wilków, albo lisów. No i hasło bądź mądry jak one i kup papierosy, cygara firmy Josetti Alien. To wyrób drezdeńskiej fabryki założonej przez pochodzącego z Turcji, ale Greka Yasmaciego, który miał słynną fabrykę papierosów. Tak, ale można było spotkać także reklamy innych wyrobów tytoniowych, no chociażby marki Juno, której to szyldy reklamowe można było też tutaj w rynku odnaleźć, i właśnie takie cygary. To był jeden z tak pożądanych prezentów bożonarodzeniowych. Tak, no oprócz wspomnianego alkoholu, który no, jest reklamowany w świątecznych numerach żarskiego dziennika bardzo mocno, i sprzedaż wina, co ciekawe, reklamuje także browar Fechnera. Tak, także dużo jest tutaj ogłoszeń o czerwonym, białym, owocowym winie. Także widać, że przed wojną tutaj wino na Boże Narodzenie na stole musiało być. Dziś niestety niszczeje piękna XVIII-wieczna kamienica, rynek 12, a niegdyś przed wojną mieściło się tutaj kino i tak można było w specjalnym bożonarodzeniowym programie kinowym obejrzeć film pod tytułem Prawo do miłości. W 1939 roku w Żarach były trzy kina, także było kino Edmana Motesa, czyli kino dzisiejsze Pionier. Tam można było obejrzeć Kongo Express, no a tam, gdzie dzisiaj mieści się kino Luna, można było zobaczyć film kryminalny Alarm dla posterunku numer 3. Także ten czas Bożego Narodzenia to dla mieszkańców Zorał także świetna okazja do zabawy. Ogromna ilość ogłoszeń o zabawach tanecznych, które się tutaj odbywały zarówno w samym mieście, jak również w najbliższej okolicy. Także świętowanie było radosne. Jest niedzielne popołudnie. No, zazwyczaj o tej porze miasto jest senne. Śródmieście co nieco wymarłe. Natomiast no, dzisiaj jest handlowa niedziela, więc wiele osób wyruszyło na przedświąteczne zakupy, ale okazuje się, że taka tradycja niedzieli handlowej jest znacznie, znacznie dłuższa. Przed wojną także była handlowa niedziela i była nazywana Złotą Niedzielą. To właśnie wtedy żarscy sklepikarze, kupcy mogli się obłowić, oferując kolejne bożonarodzeniowe prezenty. No i jak powiedziałem, bardzo popularna jest bielizna, odzież, generalnie tak jak Richard Neumann oferuje właśnie dla mężczyzn i kobiet bieliznę i odzież, ale także no, można również kupić zegarki, to też dobry prezent na Boże Narodzenie. Także no, widać te ogłoszenia, które zachęcają przedwojennych Żaran do zakupu różnego rodzaju świątecznych podarunków, ale z drugiej strony także można znaleźć komiks. Oto w jednym z przedwojennych numerów jest taki rysuneczek, proszę, proszę, oto mamy Mikołaja, czyli ten Weihnachtsmann przynosi prezenty dla dziecka, dla Mutti, no i
Okazuje się, że najwięcej prezentów, jak żeby inaczej, trunki, jak również jedzonko solidne, tłuste, stawia przy stoliku dla pana domu, no bo któż jest tym Mikołajem? Oczywiście pan domu, także przedwojenne święta też musiały być bogate w prezenty, także te Boże Narodzenie miało taki wymiar mocno też komercyjny. Tak, ale mieliśmy mówić o wyglądzie miasta. No, przed wojną generalnie, jak powiedziałem, te iluminacje były instalowane od lat 20. Ale to generalnie była inicjatywa nie miasta, tylko właśnie prywatnych przedsiębiorców. To oni oświetlali swoje witryny. No i ta tradycja dekorowania świątecznego przetrwała. Ale no, przetrwała także po wojnie. Były organizowane konkursy na świąteczne dekoracje witryn sklepowych. A jak dzisiaj popatrzymy, no cóż, są jakieś lampeczki. Generalnie tradycja umarła. Dzisiaj można powiedzieć, że o tym, że są jakieś świąteczne wystroje, to świadczą napisy sale, a nie chodzi o wynajem jakichś pomieszczeń, tylko o wyprzedaże. Także generalnie dzisiaj, no, można powiedzieć, ta tradycja świątecznych wystaw nieco podupadła. No, a jak popatrzymy na powojenne numery Słowa Żarskiego, no to są także ogłoszenia z okazji świąt. Tam mamy ogłoszenia reklamowe, reklamują się poszczególne sklepy w sposób mało taki, można powiedzieć, wyrafinowany. Także te reklamy z dzisiejszego punktu widzenia śmieszą. No ale tradycja sprzedaży prezentów, tam gdzie niegdyś przed wojną sprzedawano zegarki, przetrwała. Tam sklep Jubiler oferuje radzieckie zegarki, oferuje sztućce, zastawy, kryształy. Także to pożądany prezent lat 60. Tak, no jeśli chodzi o świąteczne iluminacje, dzisiaj miasto błyszczy, świeci, mruga, jest ogrom tych światełek, miasta ze sobą konkurują, są konkursy na najładniej oświetlone i dzisiaj mamy tych błyskotek ogrom, a kiedyś przed wojną nie, no, Wigilia to był ten czas oczekiwania na tą pierwszą gwiazdkę, zresztą wielu z Państwa też pamiętacie, że tą pierwszą gwiazdkę każdy wypatrywał przez okno, a dzisiaj nawet trudno, gdyby niebo było czyste, żeby ją dostrzec, bo te wszystkie iluminacje, te wszystkie światełka, lampeczki made in China, to wszystko tworzy ten świetlny smog, który uniemożliwia w mieście dojrzenie tej pierwszej gwiazdki. No chyba, że tą pierwszą gwiazdkę będzie przelatujący samolot, co się oczywiście może zdarzyć. Tak, no, w czasach PRL-u oczywiście o oświetleniu nie mogło być mowy miasta, iluminacji świątecznej, bo samo miasto miało w ogóle problemy z lampami ulicznymi. W Słowie Żarskim z 1959 roku jest mowa o tym, że miasto wzbogaci się o ponad 300 punktów świetlnych dopiero w 1961 roku, a więc co dopiero o jakichś tam lampeczkach, światełeczkach, także czegoś takiego nie było. Tak, no ciekawe jest to, że, znaczy ciekawe pewnie dla młodszego pokolenia, starsze na pewno pamięta, że oficjalna propaganda czasów PRL-u starała się omijać tematy religijne. To się co prawda z czasem nieco zmieni, zliberalizuje, ale generalnie jak się patrzy na żarską prasę, czyli tak naprawdę na Słowo Żarskie, no to w okresie Bożonarodzenia trudno znaleźć jakieś akcenty świąteczne. Owszem, zdarzają się, ale raczej przy okazji Nowego Roku. To Nowy Rok jest tym świętem celebrowanym bardziej w prasie i co ciekawe, pojawiają się tam elementy bożonarodzeniowe, czyli choinka, czyli świeczuszki, bombeczki. Zabawne jest ogłoszenie, gdzie organizacja POP, czyli Podstawowej Organizacji Partyjnej Spółdzielni Mleczarskiej, składa życzenia swoim z okazji Nowego Roku. No i jest
oczywiście także graficzka z choineczką i światełkiem. Tak, także w numerze noworocznym z 1960 roku jest także zdjęcie przedstawiające panią trzymającą dziecko przy choince, a pod spodem wywiad z towarzyszem Janem Lembasem, przewodniczącym prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, tym ówczesnym baronem województwa wtedy oczywiście zielonogórskiego. Tak, pod takim, jakby nie było, religijnym akcentem. Tak, także dzisiaj oczywiście nikt się tych religijnych nie boi symboli, tej symboliki, także ona się pojawia. Tyle tylko, że widać wyraźnie, że wciąż ten komercyjny wymiar świąt jest obecny. Miejmy nadzieję, że ten duchowy, rodzinny będzie równie ważny. Dziękuję Państwu za uwagę. Sponsorem programu jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska, spółka z o Security.